Powiedz mi, gdzie byłaś? W górach. Co w tych górach było takiego ciekawego, powiesz nam? Były różne konkursy. Różne konkursy, a tu jeszcze zapytam twojego kolegę. Powiedz mi, Jasiu, fajnie było w górach? Tak. Lubisz jeździć na takie wycieczki, czy nie? Tak. Jasiu, co zwiedzaliście? Góry. W jakiej byliście miejscowości? Szklarska Poręba. Co zwiedzaliście, może byś nam powiedział? Wodospad Szklarki. A koledze jak się podobało? No fajnie było. Ewa, powiedz mi, jak było w tych górach? No fajnie. Jesteś zadowolona z tej wycieczki? Tak. Czy na drugi rok, jak będzie taki konkurs, będziesz też brała chętnie udział, żeby może spróbować i jeszcze raz wyjechać? No na pewno, każdy będzie chciał. Powiedz mi, co tam było takiego ciekawego? No, byliśmy na nartach, na skuterach, no i jeszcze na takiej kolejce grawitacyjnej. No i tam na dużych rzeczach byliśmy. Czyli było bardzo ciekawie. No. Była dyskoteka, to prawda? Tak, było 2 razy albo 3. Udała się ta dyskoteka? No, wszyscy się śmiali, tańczyli, fajnie było. Czy taka wycieczka jest motywacją, żeby no, do świetlicy uczęszczać? No jest to duża motywacja, żeby uczęszczać do świetlicy i zdobywać duże nagrody. Wygraliśmy konkurs w Radiowej Trójce. Był to konkurs Moje Wymarzone Wakacje w Górach. Byliśmy w hotelu Las w Piechowicach, to jest obok Szklarskiej Poręby. Tam dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji, między innymi jazdę na skuterach śnieżnych, nartach biegowych, gdzie ćwiczyły na trasach, gdzie ćwiczy Justyna Kowalczyk. Dalej na kolejce z takiej zjeżdżalni grawitacyjnej. Chodziliśmy po górach, byliśmy w Hucie Szkła. Dzieci również w hotelu miały warsztaty gastronomiczne, cukiernicze i barmańskie. Mieliśmy tylko kilka dni, ponieważ dostaliśmy tą informację dosyć późno i w zasadzie mieliśmy 6 dni roboczych, czyli kilka godzin świetlicowych na to, żeby wykonać tą pracę. Ale dzieci, szczególnie chłopacy, bardzo się zapalili i powiedzieli, że damy radę i że spróbujemy wziąć udział. Więc wymyśliliśmy fantastyczny pomysł, czyli zrobiliśmy walizkę podróżniczą z kartonu, którą oblepiliśmy różnego rodzaju materiałami, z którego stworzyliśmy góry, domki, kolejkę górską, balony. A w środku tej walizki były listy, które dzieci by pisały do rodziców. Mamy nadzieję, że takich konkursów będzie jak najwięcej, ponieważ dzięki takim konkursom, takim wycieczkom dzieci mają możliwość zobaczenia troszeczkę Polski, troszeczkę świata, na co normalnie w codziennej rzeczywistości nie byłoby możliwe. Maćku, powiedz mi, jak było w tych górach? Bardzo fajnie, przyjemnie, dużo zwiedzaliśmy. Powiedz mi, a jak było tam na miejscu? Jakie było jedzenie, jaki był nocleg? Bo mówisz, że to był hotel. No tak, bardzo piękny, wszystko ładnie, jedzenie smaczne. No, nawet w kuchni byliśmy raz, zobaczyć jak to tam wygląda. Mogliśmy pomagać, bardzo miła atmosfera, miła obsługa. Nawet mieliśmy tam zorganizowane kursy barmańskie, tam bezalkoholowe oczywiście, bardzo miłe. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez Radio Trójka, Moje Wymarzone Wakacje. Radio Trójka organizuje taki konkurs cyklicznie co pół roku, żeby dzieci z różnych świetlic całej Polski mogły wyjeżdżać na takie 7-dniowe pobyty w górach. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym konkursie od członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i to nam tak dało takiego kopa, żeby wziąć udział. Świetlice miały naprawdę bardzo mało czasu, ale się zmotywowały, wzięły się do roboty i jak widać są rezultaty, tak, z czego bardzo się cieszymy. Czy to dla tych świetlic jest jakaś motywacja do dalszej pracy? Myślę, że jest motywacja i nie tylko dla tej świetlicy, ale i pozostałych świetlic z terenu całej gminy. Mam nadzieję, że one dadzą wzór i napędzą do działania inne świetlice, które też wezmą udział w konkursie. W konkursie wzięły udział 2 świetlice z terenu naszej gminy. Zwyciężyły z całej Polski 3 świetlice, między innymi nasza Starzyńska. To chyba dla gminy Puck duże wyróżnienie, uczestnictwo w takiej imprezie. Ja myślę, że to jest bardzo duże wyróżnienie dla naszej gminy, bo to jest zwycięska świetlica z całej Polski.